jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. A to oznacza, proszę Państwa, że przed nami film, który można by nazwać perłą z lamusa. Egipcjanin Sinuwe, film z roku 54, panie Zygmuncie. Film przedstawiający dzieje starożytnego Egiptu. Tylko zastanawiam się, czy możemy wierzyć, że rzeczywiście tak było w starożytnym Egipcie, a skąd oni wiedzieli, że tak było? Rzeczywiście jest to film wyjątkowy w historii kina, sięgający najdalej w przeszłość, 3500 lat temu. Co prawda były też filmy prehistoryczne, ale ten tyczy już historii cywilizacji. Tylko w wersji hollywoodzkiej. To znaczy najpierw Mika Waltari napisał książkę, a potem tę książkę w Hollywoodzie zrealizował Michael Curtis. To zresztą ten sam reżyser, który zrobił Casablancę, proszę Państwa. Bardzo znacząca postać w historii kinematografii. Tylko czy możemy panu Michaelowi Curtisowi wierzyć? Czy on rzeczywiście sięgnął po naukowe informacje o tym, jak żyło się w Egipcie? Czy to jest bajka po prostu? Więc zacznijmy od pytania, ile tu jest prawdy. Ja mam parę ciekawostek. Oto jest fresko autentyczny egipski, który przedstawia faraona i podobnie zobaczymy w naszym filmie z tymi dwoma berłami skrzyżowanymi na piersiach. Czy powiedzmy, zobaczą Państwo niewolnika, który taszczy taki blok kamienny na budowę piramidy. Nawet wielu niewolników, bo to był ciężki blok, panie Zygmuncie. No, tam nawet jest katastrofa ciekawa. I rzeczywiście tak te piramidy wyglądały. Ale, no i oczywiście pełna wizja, co prawda kolumny pewnie z papendeklu sztucznego były zrobione w Hollywoodzie, ale tak jak tutaj. Najciekawsza wierność, proszę Państwa i Panie Tomaszu, to jest wobec jednej z głównych postaci, faraona, którego tutaj gra Michael Wydin i który się upodobnił do tego starożytnego fresku. Rzeczywiście on wygląda bardzo podobnie, ale jeśli już mówimy o Michaelu Wydingu, to powiedzmy wyraźnie, że ten film, choć jest hollywoodzki, grany jest głównie przez angielskich aktorów. Tam oprócz niego mamy jeszcze Petera Ustinowa chociażby. Gra Edmund Padom jako tytułowa postać. Jest Gene Simmons. Skąd tylu Anglików, taki desant angielski w Hollywoodzie? Otóż, panie Tomaszu, mówiliśmy przed chwilą o wierności historycznej. Tylko że ten film jest hollywoodzki. To znaczy, to jest starożytność dostosowana do mentalności tego światowego kina, które pamięta o tym, że widz musi odczuć to, co się dzieje, podobnie jak on przeżywa. Widzimy, że Egipcjanie piją wino jak Coca-Colę prawie, że. I jeśli idzie o wierność, to pod tym względem można by postawić znak zapytania, ponieważ ten film należy do cyklu biblijnego tak zwanego, gdzie mistrzem był Cecil DeMille. Uwielbiał ogromną wystawę. Na przykład mówiono, że zamierza powiększyć ilość apostołów z 12 do 24, bo to za mało. Samson, który oślą szczęko walczył z Filistynami, u niego to będzie cały osioł, a może stado osłów. Więc pod tym względem to jest po prostu wielki, efektowny, cyrkowy cokolwiek spektakl hollywoodzki. No to dobrze, w takim razie czemu służyli angielscy aktorzy? Dlaczego ich zaangażowano? Ponieważ mają akcent angielski. To znaczy, chce pan powiedzieć, że dla Amerykanów Anglicy brzmią tak starożytnie jak Egipcjanie? W każdym razie robią to złudzenie, a tu idzie o to złudzenie, panie Tomaszu. Panie Zygmuncie, teraz odwołuję się do pana najdawniejszych wspomnień. Co panu mówi imię i nazwisko Bela Darwi? Ach, to jest ciekawostka dla pana i dla państwa. Otóż Bela Darwi pochodzi z Sosnowca. A ona gra, proszę państwa, tutaj no, niesłychanie piękną kobietę, która jest przyczyną nieszczęścia głównego bohatera, ale też i przyczyną pożądania. No, bo to jest przewrotna kurtyzana, zła uwodzicielka. Otóż Bela Darwi naprawdę nazywała się Bela Węgier. Miała 26 lat, kiedy grała tutaj w tym filmie, a mając lat 43 popełniła samobójstwo. W międzyczasie jeszcze miała niejaką karierę
aktorską we Francji. W amerykańskich leksykonach piszą o niej, że jest co prawda piękna, ale mówi po angielsku tak niewyraźnie, że nie da się jej zrozumieć. Kurtyzana nie musi mówić za wyraźnie. Ale inni mówią bardzo wyraźnie, proszę Państwa. Jest wiele powodów, dla których warto ten film w świąteczny poranek obejrzeć. Zapraszamy i polecamy.